Witam serdecznie. Dzień dobry. A teraz w temacie zasobnych stanów świadomości porozmawiamy o otwartym sercu. Cóż to takiego jest otwarte serce? Podobnie jak wcześniej, jest to jeden z zasobnych stanów świadomości. Czyli to oznacza, że to jest stan, w którym człowiek funkcjonuje na co dzień, który jest jego zasobem i ten zasób przy otwartym sercu jest mocno związany z tym, że pozytywne emocje typu miłość, przyjaźń, trochę wdzięczność, trochę szczęście, ale to nie te bardziej miłość i przyjaźń, człowiek czuje mocno całym sobą. One tak jakby wiesz, wraca to flow. Czyli jest niejako ciągle w stanie tu i teraz. Tak. Ale czy przy tym nie jest naiwny, że skoro ptaszki śpiewają, wszystkich kocham i tak dalej, no to jak przyjdzie złodziej, to masz tam. I nic z takiego człowieka nie dostanie. Dostanie wielki ból serca. Nie? Tak, no właśnie. No i tutaj się, kłania parę rzeczy, na które znowu możemy spojrzeć na to pod takim kątem, na ile to otwarte serce w ogóle jest bezpieczne. Bo szczerze, większość obaw, które ludzie mają przed stanem otwartego serca, przed w ogóle, myślą, żeby serce otworzyć, to są obawy właśnie tego typu, że zostanę okradziony. W cudzysłowie, ale w przenośni i dosłownie. Albo zdradzony bardziej. Skrzywdzony w takim znaczeniu. Dlatego, co więcej, wiesz co, ja pamiętam jak dobrych kilka, może nawet kilkanaście lat temu byłam na takim warsztacie jako uczestnik, gdzie pani prowadząca wręcz się wypowiadała w taki sposób, że otwierać serce jest największą głupotą. Ze względu na to i porównała to do czegoś takiego, że to jest tak, jak ja bym otworzyła cały czas drzwi do mieszkania albo do samochodu. Któż tak robi? Okej. Widocznie ta pani nie znała pewnych zasobnych stanów świadomości. No zdecydowanie ich nie znała, a może przynajmniej nie znała otwartego serca jako takiego. Teraz w momencie, kiedy człowiek jest w stanie otwartego serca, jest zdrowo w stanie otwartego serca, to on ma równowagę pomiędzy, bo to nie jest takie, otworzyć serce i dać się rozkraść, tak? I dać się skrzywdzić. Czyli jednocześnie tu by musiało być poczucie bycia ofiarą. Tak, dokładnie. Czyli my mówimy o tym, że człowiek ma dostęp do tego stanu, ale jednocześnie zanim, ja obecnie robię tak, bo kiedyś po prostu, szczególnie jak też ja sięgałam po otwarte serce, to no po prostu po nie sięgnęłam. Ktoś mi pokazał, jak to zrobić i ja zrobiłam na sobie ten proces. I dopiero potem wieloletnia praktyka pracy z ludźmi mi pokazała, że mogą być minusy otwartego serca, bo jak człowiek jest w takim wewnętrznym dobrostanie i po prostu kocha, i siebie kocha, i otoczenie kocha, to jemu jest naturalnie dobrze. I ludzie to widzą. Mniej lub bardziej, ale jednak to widzą. Wewnętrzny spokój widzą mniej. No okej, dobra. Fajnie, że ktoś tak ma. Nawet dobrze, że taki ktoś jest, tak? Można się tam na nim oprzeć. Ale wewnętrzne, takie otwarte serce niektórych już mocno po oczach kole. Bo to jest, trochę tak na zasadzie nie ja zrobię tak, żeby u mnie też krowa dobrze miała, tylko żeby sąsiadowi krowa zdechła. Dokładnie tak. Więc na bazie różnego rodzaju traum, które ludzie w sobie noszą i takiej zazdrości, tak naprawdę uruchamiają mechanizm klątwienia. Na poziomie pamięci komórkowej mechanizm klątwienia dzieje się na pasożytach, jakby nie mówiąc dużo na ten temat. Efekt jest taki, że u kogoś, kto został tak, oklątwiony dookoła, mogą się u niego pobudzić takie pasożyty, które mu nadżerają konkretną strukturę, patrz merkabę, uszkadzają mu merkabę i w tym momencie człowiek automatycznie traci dostęp do otwartego serca, co więcej ląduje w niezłej depresji. Więc tak długo, jak się wcześniej nie zaopiekować tymi pasożytami, które mogą być zjadaczami takiego stanu,
i wcześniej nie zaopiekować się tematami, które mogą blokować człowiekowi dostęp do otwartego serca, to bywa, że otwarte serce może być dla ludzi niebezpieczne, no bo to nie jest uzależnione wtedy od tego konkretnego człowieka, tylko od otoczenia, w którym się on znajduje. Ale jeśli u tego człowieka pozbyć się tych pasożytów, które mogą mu nadgryźć konkretne struktury i zeżreć mu ten otwarte serce, ten stan zasobny, to bez względu na to, w jakim otoczeniu już wtedy on się będzie obracać, to otwarte serce jest dla niego bezpieczne. I on może czerpać korzyści, jednocześnie nie wystawiając się też na potencjalne ciosy i razy zewsząd, nie? Czy w takim razie to otwarte serce jest użyteczne? Wiesz co, jest... Zależy, jak ktoś sobie cel postawi. Tak? No bo jeżeli mówimy o użyteczności, to mówimy też, użyteczność jest po coś, do czegoś. Nie? Więc zależy tak naprawdę, jaki ktoś ma cel. Jeśli na przykład, bo tak mi się zdarza często, pracuję z człowiekiem, który ma trudność w związkach, albo jest, wiesz, wiecznym singlem, jego związki trwają krótko i ma takie poczucie, jakby, wiesz, był od ludzi odgrodzony, to wręcz jak się tutaj przeniesie do tego mózgu serca, to ma takie poczucie, jakby on był skamieniały, owarstwiony czymś twardym, zasklepiony. I to mu blokuje naturalny przepływ pozytywnych emocji w kontakcie z innymi, a chce stworzyć wartościowy, szczęśliwy związek, i chce w tym obszarze się realizować, no to otwarte serce pod kątem użyteczności dla tego celu jest jak znalazł. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć wprost, że no to serce z jakichś powodów się zamyka. Ono się zamyka, bo jak mówimy o zamkniętym sercu czy otwartym sercu, to tak naprawdę mówimy o tym mózgu serca, tak? Na poziomie organeli to będą ribosomy, nici RNA i tak dalej. Generalnie te struktury, które są odpowiedzialne tutaj potem za to centrum podświadomości, które ludzie w ciele czują w okolicy serca. Jeżeli ono jest zamknięte, zasklepione, to zazwyczaj oznacza takie traumy, o których wstępnie powiedzieliśmy sobie wcześniej, tak? To będą właśnie traumy pod tytułem, jak wiesz, jak pokocham, jak się odsłonię, jak pokażę miękki brzuszek, to zostanę zraniona, skrzywdzony. Ale to są różnego rodzaju też traumy tak naprawdę i rodowe, i egregorowe, które się ciągną w tematach związkowych. To są wszelkiego rodzaju zdrady. To są wszelkiego rodzaju nadużycia zaufania. To są ale też, miałam taką sytuację, że pracowałam z dziewczyną, która właśnie miała taką intencję, żeby się, wiesz, otworzyć, bo taka wieczna singielka. Związki najdłużej trwające 3 miesiące. Ale żeby w ogóle do czegoś takiego doszło, to mega problem. Mocno zamknięta. Okazało się, że ona ma zamknięte serce, czy tam miała bardziej zamknięte serce, ze względu na traumę rodową, którą dostała, która tam się działa kilka pokoleń wcześniej, a mianowicie taką, że tam któraś z tych babek, czy tam prababek, po prostu, wiesz, zmuszana do seksu, musiała rodzić dzieci, no bo nie było środków antykoncepcyjnych, więc ona jakby je rodziła wbrew sobie. Kilka z tych dzieci umarło, to była dla niej ogromna strata, więc jej serce po prostu, wiesz, ludzie wręcz używają takich sformułowań, że serce krwawi, tak, że mi pękło serce, że lepiej, żeby się zamknęło, niż żeby miało tak cierpieć. Natomiast no, jakby jej mąż nie był aż tak wrażliwy na daną sytuację i w związku z tym ona się czuła przymuszana do rodzenia dzieci po prostu, wiedząc mniej lub bardziej po historiach, które były, że może je stracić. I na bazie takiej traumy ona ją po prostu, wiesz, dała dalej. Przekazała dalej i kobiety w tej rodzinie niosły taki kawałek. Więc ta dziewczyna, jak się do mnie zgłosiła, to ona się zgłosiła z takim, ona miała wręcz takie poczucie na poziomie serca, jakby tam po prostu było, wie, wręcz kauczuk, nie? Że masz twarde, gumowe coś, czy w ogóle, no, prosiłam, żeby tam weszła do środka, żeby móc w ogóle sprawdzić, jakie tematy tam są, to ona nie była w stanie tego zrobić, to było tak, wiesz, nawet z kinestetycznego odczucia tak pozamykane, nie? Więc są następne tematy, które to obciążają. Wszystkie tematy związane
Okej, okay, kolejne, znaczy nie wszystkie, ale kolejne tematy, które tutaj się mocno ludziom jawią, jak trafiają do mnie na przykład kobiety, które są w związkach jako, wiesz, ta druga kochanka, ze świadomością, że wiem, że on ma żonę. To serce się tutaj zamyka ze względu na to, że ona już wcześniej, po pierwsze ma traumy, które powodują, że ona się godzi na sytuację, że jest ta druga. Że to nie jest związek, który, to nie jest związek jej marzeń, ale tak, no, to jest związek jej traum, powiedzmy, tak? I ona się na to godzi, ale jednocześnie ona jest w związku, gdzie kocha i wyjściowo wchodząc w ten związek, godzi się na samokrzywdzenie. No bo część jeszcze ma tam takie tematy, że wiesz, że okej, okay, że wybierze mnie, no, a potem się sytuacja wygląda różnie. Więc tak naprawdę, kiedy ona się decyduje, jak się wracamy do tego momentu, kiedy ona decydowała o tym, żeby wejść w ten związek, to na jakimś poziomie, nie zawsze świadomym, ale na jakimś poziomie ona liczy się z możliwością tego, że zostanie skrzywdzona. Więc samo działanie takie, że ja, wiesz, otwieram serce, kocham i trochę się tak, wiesz, wystawiam na razy, wchodząc w tego typu sytuacje, też może doprowadzić do aktywacji tych traum, które serce mało potrafią zamknąć. I bywa też tak, że serce się, znaczy ciężko powiedzieć, że ono się zamyka, bo człowiek to czuje jako zamknięte serce, czyli czuje brak emocji, taką apatię czuje, natomiast wynika to jakby w zewnętrznym przejawie i w jego wewnętrznym doświadczeniu to jest to samo, tak samo to czuje, ale wynika to z innego uszkodzenia na poziomie pamięci komórkowej, czyli tutaj, kiedy mówimy o zamkniętym sercu, to mówimy o tym, że ribosomy są pouszkadzane, takie jakby zbrylone bardziej i człowiek to czuje tutaj jako zamknięte serce, ale te same objawy w takim obniżonym nastroju, w takim totalnym dole, w takim, wiesz, że nie mogę być taka rozświerdolona, tylko jestem tak leciutko szczęśliwa, tak tyle, ile. A potem jak już jest dół, to jest taki dół, nie? Takie same objawy może na przykład dawać uszkodzona Merkaba. I wtedy paradoksalnie ten sam proces będzie to leczyć. Czyli jeżeli zrobimy, odzyskamy otwarte serce tym procesem, gdzie się cofamy do konkretnego wydarzenia rozwojowego, to naprawia i Merkabę i tak naprawdę otwiera serce z poziomu mózgu serca. A czy może istnieć pseudo otwarte serce? Wiesz co, trochę mówiliśmy o tym przy okazji wewnętrznego spokoju, czyli jeżeli człowiek wejdzie w ten taki odrealniony odlot, gdzie on jest, no jest kilka ścieżek duchowych, które wręcz do tego skłaniają, gdzie człowiek jest, wiesz, on cały czas jest niby w miłości. Czyli na przykład taka pierwsza chemia, gdy się dwoje młodych zakocha, czy to nie jest to? Takie pierwsze... Nie. Dobra, to jeszcze potrzebujemy o jednej rzeczy powiedzieć. Ta pierwsza chemia, gdy się dwoje młodych zakocha, się tak, wiesz, zobaczyli i tak zapołali do siebie, tak te iskry się pojawiły w oczach. Zazwyczaj te wszystkie aspekty związane z miłością od pierwszego wejrzenia, to tak naprawdę jest bork i sznurek borgowy. To jest komunikacja borgowa. Więc jak na przykład człowiek we współpracy ze mną sięga po wewnętrzną wolność, to ja mu wręcz mówię, albo piszę, bo teraz, ponieważ więcej osób chce, więc nie wszystkim mogę powiedzieć, ale już mam taki sposób, że najpierw ten człowiek dostaje ode mnie serię maili, takich nawet, które mogłyby go zniechęcić, żeby on świadomie wiedział, że na pewno tą wewnętrzną wolność chce. Dlatego, że jednym z tych elementów, które się mogą zmienić po wewnętrznej wolności i ludzie ewidentnie o tym mówią, to jest, wiesz, wiele głosów, które to potwierdza, jest to, że ten element zakochania, taki, wiesz, karmicznego przyciągania, taki właśnie na chemii, znika. Tego nie ma. Co w praktyce oznacza, że człowiek może budować głęboką relację. Może budować głęboką relację opartą na miłości. Natomiast nie ma tego, wiesz, pasożytniczego sznurowego związania. Chemia jest niezdrowa. Tak. Tak. W tym kontekście również chemia jest niezdrowa. Tak, więc
jeśli ktoś ma takie poczucie, że wiesz, zakochał się i teraz dzięki temu ma otwarte serce, to się może zdziwić. Bo zazwyczaj te związki, które powstają na bazie takiego zakochania, one powstają na bazie tego traumatycznego komponentu i rozgrywania się pomiędzy sobą traum. Co nie skreśla tego, że one mogą mieć również prawdziwy komponent miłości i na tym budować, ale jednak tak długo, jak to tam jest aktywne i jak to działa, to one jednak cały czas taką... Czyli wzajemne manipulacje, tak. Aż to wszystko się rozegra. Tak. Tam kapką toksyki będą zawsze, wiesz, tam podbielone, nie? Więc to jest, jeśli ktoś ma wtedy poczucie, że ma otwarte serce, to tak można by to nazwać pseudootwartym sercem. I drugi na pewno taki obszar pseudootwartego serca jest wtedy, jak człowiek jest, wiesz, w odcięciu od ciała, w odrealnieniu, ale mocno w świetle i w miłości i rzeczywiście ma wtedy poczucie, że wszystkich i wszystko kocha. Tylko tak szybko, jak wejdzie z powrotem do ciała, to się okazuje, że tu jak było, tak było, na zewnątrz jak było, tak było, a to jest, no tak jak rozmawialiśmy poprzednio, tak? To jest jakiś tam środek na duchowy odlot. A przykładowo, jeśli ktoś kocha swoją pracę, tak rano idzie do pracy i się udziela w pełni, żyć bez tego nie może. No, po prostu w skowronkach jest w pracy, a w domu katorga. To co to może być? To teraz, no po pierwsze gratulacje, że kocha swoją pracę. Są tacy, którzy nie kochają i też nie mają fajnie. Po drugie, wewnętrzne i otwarte serce jest związane z takim, wiesz, przepływem miłości i przyjaźni. To są tego typu odczucia. Czyli nie ma nic wspólnego z pracą. Znaczy, mogę kochać moją pracę w znaczeniu, wiesz, ona ma dla mnie znaczenie, realizuję się w niej, wiem, że robię coś naprawdę fajnego, jest to moja pasja, daje mi to satysfakcję i proszę bardzo. Natomiast jeśli już wchodzi tam element pod tytułem żyć bez tego nie mogę, a jak wracam do domu, to po prostu katorga, to zazwyczaj nie jest objaw otwartego serca. A testem na to może być pytanie, gdyby przestali ci płacić, czy nadal byś tak kochał swoją pracę? Na przykład. Na przykład. Znaczy znam ludzi, którzy, wiesz, robią to, co rzeczywiście kochają i robiliby to, gdyby im nie płacili, a wciąż praca jest dla nich ucieczką przed domem. Tak. I przed relacją jako taką. Bywało, że trafiali do mnie ludzie, którzy, wiesz, wręcz wybierali taką pracę, żeby nie być w domu. Więc to mówimy o zupełnie innych kategoriach, tak, nie? Tutaj nie ma nic wspólnego z otwartym sercem, tylko pewnego rodzaju gry pasożytów. Tak, plus traumy, które tam się ujawniają, tak? Bo jeżeli jest tak, że wiesz, okej, teraz dość typowy wzorzec, traumatyczny, ale jednak, to jest szczególnie tutaj, jak wiesz, nie jedna wojna po nas przeszła, to jest wzorzec nieobecnego mężczyzny. I ten mężczyzna był nieobecny, bo właśnie był na wojnie. Albo bo umarł, bo zginął na tej wojnie tragicznie. Albo bo coś się działo. Tak? I przez wieki kobiety tu w tym kręgu geograficznym przeżywały ten dramat nieobecnego mężczyzny. I teraz tą traumę dziedziczą i dziewczynki, i chłopcy. Bo my ją mamy zapisaną i w niciach traum, i w DNA, i w mitochondriach. Ona jest tak naprawdę, to jest tak długo z nami, że to jest pozapisywane w bardzo wielu kawałkach naszej pamięci komórkowej. Więc facet też to dziedziczy. U niego się to może inaczej objawiać. U kobiety, jeżeli ona ma ten wzorzec silny i te traumy działają nieobecnego mężczyzny, to równie dobrze ona, wiedząc, jak to było, i chcąc mieć partnera, który będzie dla niej partnerem i jednocześnie będzie ojcem dla jej dzieci, może wybierać partnera, który będzie obecny, będzie tutaj, ale na przykład wybierze sobie, nie wiem, fascynata gier komputerowych. I on fizycznie będzie, ale w praktyce go nie będzie. Czyli ona i tak będzie rozgrywać w swoim życiu wszystkie te traumy, które przeżywały jej przodkinie przy nieobecnym mężczyźnie. I tu nawet są te kabaretowe takie sceny, typu Edek, czy ty mnie kochasz jeszcze, czy nie? I on cały czas w telewizorze tylko i przełącza. Tak.
skąd się to wzięło? No to jest obserwacja życia codziennego. Trochę w karykaturze, ale jednak. A wiesz co, mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. W tej książce autor podaje właśnie tą metaforę jako analogię do wcześniejszego patrzenia się w ogień. Mężczyzna wracał z polowania, rzucał sarenkę kobiecie, ty to dokończ, zrób coś z tego. I on siadał zmęczony przed ogniskiem i cały czas patrzył się w ogień. Też go nie było. Też go nie było, no bo musiał się jakoś oczyścić z tych stresów polowania. Tak, tak, bo to jest, wiesz, to jest następny kawałek pod tytułem... Okej, najpierw dokończę, a potem do tego wrócę, okej? Czyli tak. Kobiety mogą ten wzorzec realizować w ten sposób. Mężczyźni, mając ten wzorzec nieobecnego mężczyzny, mogą go realizować na przykład tak, że wiesz, wybiera sobie pracę typu, nie wiem, jest zawodowym kierowcą. Nie ma go. Tak. Co więcej, to jest bardzo akceptowalny sposób, społecznie akceptowalny, bo na przykład dba przecież o rodzinę, łoży na nią, dobrze zarabia. Albo może sobie wybierać pracę, jeżeli już, nie wiem, nie pasuje mu być zawodowym kierowcą, to może być, nie wiem, piąć się po szczeblach drabiny menedżerskiej. Im wyżej jest, tym więcej od niego oczekują, tym bardziej jest w pracy, nawet kiedy jest w domu. Fizycznie jest, psychicznie go nie ma. Więc tak naprawdę ten wzorzec, kiedy on w ten sposób się rozgrywa, u mężczyzny będzie się rozgrywać inaczej, u kobiety będzie się rozgrywać inaczej, ale to tak cały czas mamy pożywkę, wiesz, tych traum, które dawno temu już się nagromadziły i tylko je teraz zbieramy, tak? To jest jedna rzecz i miałam wrócić do czegoś. Tak, okej, już wiem, do czego miałam wrócić. Dobrze. Bo zdarzało mi się też pracować z byłymi wojskowymi. Łącznie z tym, że zdarzało mi się pracować z wojskowymi, którzy no, uczestniczyli w takich akcjach, że wiadomo, że tam kule siekły. I tak niby nie wiadomo, bo człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi, ale w sumie wiadomo, czyja kula. No i teraz z perspektywy tego mężczyzny, który idzie, wiesz, w tym męskim wzorcu, idzie czy na polowanie, czy na bój, czy dzisiaj do pracy, bo to jest zewnętrzne, gdzie mężczyzna się realizuje, sprawdza, to w momencie, kiedy on wraca, to jego wewnętrzne doświadczenie jest takie, że on nie ma się z kim podzielić. Nie ma jak, bo tak naprawdę, tak długo jak zdrowo stoi w męskim, to bierze na siebie zadanie ochronić kobietę, z którą jest i ochronić dzieci, które są jego, bądź którymi się opiekuje. I robi to, wiesz, odpowiedzialnie to robi. Chce to zrobić dobrze. W związku z tym, nawet jeżeli świadomie tego sobie tak nie poukładał, to wie na jakimś poziomie, że teraz wylewanie tego, z czym się musiał mierzyć, na polowaniu, na wojnie, w pracy, gdzie bądź, wylewanie tego wcale nie służy ochronie jego kobiety i jego dzieci. W związku z tym, jedyne co zostało, no to zostały społeczności męskie. I jednocześnie mamy bardzo długi trening społeczny, który te społeczności męskie przekierowuje na działanie, aniżeli, wiesz, na dzielenie. Więc w praktyce tak naprawdę, i szczerze tak najmocniej to mi pokazała to właśnie praca z byłymi wojskowymi, z tymi, którzy naprawdę mają, wiesz, duże historie za sobą, że ten mężczyzna tak długo, jak jest w silnym, zdrowym męskim, tak długo przy naszym społecznym jakby zorganizowaniu tematów, on nie ma co z tym zrobić. Tak, to już teraz rozumiem, dlaczego mój dziadek nigdy nie opowiadał w rodzinie, co się działo w Berlinie. Bo miał jakieś tam oznaczenia, że brał udział w walkach o Berlin w 1945, był szeregowym. To tyle wiem ze zdjęcia. No, on zmarł no, 30 lat temu, natomiast nie pamiętam, żeby on kiedykolwiek cokolwiek na ten temat mówił i jego dzieci też nic nie słyszały. Tak. Tak. I generalnie wiesz, tak długo jak mężczyzna jest męskim i zdrowym, to bierze na siebie chronić. I bardzo często bierze na siebie chronić czasem kosztem siebie. Bo to jest duży koszt trzymać to w sobie 10 lat. Ale ten koszt jest, to jest mniej, dla wielu mężczyzn jest to mniejsze zło, niż wylać to na rodzinę. Tak,
kwestia otwartego serca, czy to wszystko? Myślę, że tak. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję.